Witajcie moi drodzy, dzisiaj będzie o magii. W tym anturażu dosyć mrocznym pokażemy, że ta magia w kuchni rzeczywiście ma znaczenie. Miejsce, atmosfera, danie, które ląduje na stole i wreszcie właściwe osoby. Jest jedna osoba w Polsce, która może mi dzisiaj pomóc w czymś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Magia tu będzie potrzebna, ale nie ta kuchenna, ale rzeczywiście prawdziwa. Człowiek, moi drodzy, który nigdy nie zapłacił i nie zapłaci mandatu, bo nikt nie zna jego tożsamości. Y. Dzień dobry. Jestem gotowy. Cześć. 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 Dzień dobry, cześć, cześć. Myślałem, że będziemy gotować. Coś niebezpiecznego. Co, gotować to duże słowo. Będziemy starali się zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem, a takie zadanie otrzymałem od widzów. Jakie to zadanie jest? Tajskie lody w domu. A, kojarzysz? Czyli to się... No dobrze, no. Nie przyda mi się rękawica, będzie zimne, tak? Jest ciemno, ja potrzebuję trochę światła. Dobrze. I pierwszy dowód na to, że magia w kuchni istnieje, dosłownie, patrzcie. Magia w kuchni polega na, według mnie, na kilku rzeczach. Nie wiem, jak ty do tego się odnosisz, ale magia w kuchni to może być... Poczekaj, muszę się schylić. Wiem, co wyciągniesz. Tak, pogrzebie. I ja potwierdzam. Bo jeżeli ma być magia, to zawsze się mówi, że muszą być lustra i suchy lód. O. No. Prosta magia w kuchni, czyli suchy lód z odrobiną wody i to sprawia, że już jest magicznie. No dobra, to zrobię coś, żeby tak utrzymać uwagę widza. Zrobimy coś. Ja się zażalenie od razu robię, bo ja wiem, już co ty będziesz robił, bo ja przeczytałem ci w myślach, i ja wiem, że nie będzie żadnego krojenia. Czy to jest prawda? Tak. I szybko... Zawsze się chciałem nauczyć kroić. I to nie, że powtarzam poszukiwacza, że to... tylko naprawdę zawsze chciałem. I widziałem, jak uczyłeś poszukiwacza kroić. I już umiesz, czy jeszcze nie? Słuchaj, nie umiem, ale jest jeden problem. No. Zobacz, jakbym się pomylił, to dużo stracę, bo ja pracuję dłońmi. Ja jestem głodny sztuczek, zrób sztuczkę. Pokażę magię. Można mówić magia czy sztuczka? To zależy, co robisz. Ja robię magię, kto będziesz robił, to będą sztuczki. Nie, pokażę wam coś, co powinniście prezentować jako magię, ale oczywiście jest to sztuczka i będziecie mogli to wykorzystać, ale najpierw się to pokażę. Bo ja wymyśliłem taki inny sposób krojenia. Wyobraź sobie, że podnosisz ten nóż, no tak jakby jego duszę byś podniósł. Teraz weź nóż, tak jakbyś miał kroić i jakbyś mógł tak w paseczki banana. Bardzo ładnie. Pokroiłeś, to był twój pierwszy raz, więc może nie jest perfekcyjnie pokrojone, ale chciałbym, żebyś otworzył banana. Wyłóż go. Ty, on jest pokrojony. To jest mój kanał. I nie musisz się popisywać. Ale na koniec pokażę, jak to zrobić. I na końcu mi pokażesz, jak to zrobić. Pokażę tobie, jak to zrobić. Jeżeli chcecie się tego nauczyć, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia i dajcie łapkę w górę. Ostatnio byłem na plantacji bananów, się dowiedziałem dużo ciekawych rzeczy. Już wiem, dlaczego banany są krzywe. To jest chyba kwiat, mówią, i jak one rosną, to nie jest dobry przykład akurat, bo ten jest prosty. O, to jest świetny przykład, właśnie tak. One tak zwisają w dół, bo tam taka gałąź się tego, i one po prostu szukają słońca. A ten ewidentnie... Coś mu nie poszło, ale że tak urósł, to nie wiem, jak to się stało. Na plantacji banany. Super. To co, przejdziemy do gotowania, dobrze. Dawaj cukier. Cukier puder. Chcę, żeby ta masa była twoja. Moja? Dobrze, a to żeby była moja, cukier puder? To zrobić, tak? I cyk. Co? I to tak ucierasz. Ucieraj. To jest naprawdę ostry nóż. Proszę. Dobrze jest? Słuchaj, przyspieszę, żeby nie zabierać za dużo. Bo to na jedną i tą masę? Wiesz co, no tak mniej więcej. Rozejrzyj się po półkę. Co byś chciał dodać? Twoja masa. Poczekaj. Karol. Czy to ma być kolendra? Kto się śmiał? Ody, nie śmiałeś się. Adaś? Okej. Tylko mi pomóż, które to kolendra. A może dajmy bazylię? Bazylię, ale wiesz co, ale teraz mi nie dać powiedzieć. Naprawdę o tym pomyślałem, zanim wymyśliłem żart o kolendrze. To i ty jak to robisz? Załatwię sobie się. Nożem wszystko robisz i zobacz. I wszystko jednak. Jak powiedziałeś, to od razu mi wyleciało. Ja mogę siekaj umyć bazylię. Mogę umyć. O nie. Troszkę mogę po chińsku. Skórka z limonki, bo lubię. I nic więcej. Co? Coś nie tak robię? O, było trenowane. Nie było. Jest bardzo dobrze, chociaż ja cały czas się zastanawiam. A może mam jedną gwiazdkę Michelin? Cukier waniliowy, majeranek, no, czyli... Karol o tym nie wie. Co chcesz dodać? Cukier wanilinowy? No. No to dodamy trochę. Dawaj do środka. Wiesz, co mi się zawsze kojarzy z tą śmietanką? Tak. Żeby była taka śmietana taka dobra. Bita. To ja jak próbowałem, to mi to nie wyszło. A zawsze moja babcia robiła i zawsze mega sztywno wychodziła. Ej, a ja wiesz, że to jest... sekret. No? Odrobinę soli. Tak, to prawda. Tak samo. Pokażę coś. Odrobina soli może być magiczna, naprawdę. Weź, co jest sól, prawdziwa. Odrobinkę na rękę. Przesypać? Tak. Sól do mojej ręki, uwaga.
Nie ma soli. I teraz jak chuchniesz na moją drugą rękę, śmiało. Zrób jak się to. Ktoś zaśmieje. Zrób to. Że mnie załatwił, to... A jak ty wysypiesz na oczach wszystkich... Na swoją dłoń. Śmiało. Zielonie bierze. No. Zobacz, to jest ta sama sól. Masz to zarejestrowane? Odtworzymy sobie klateczka po klateczce. Wiesz, co mi się jeszcze najbardziej podoba, jak ty gotujesz? Ty robisz tak. To jest to. Niektórzy mówią na to magia, ale tak kucharze gotują. To nie tylko ja, wszyscy. Więc zróbmy tak, weź odrobinę, weź różdżkę, weź odrobinę soli i posuń moją rękę. Mhm. Okej, okay, odrobinkę, odrobinkę. No. Ja to było parę dziennie. Teraz pomachaj ręką. Twoją? Znaczy, różdżką nad moją ręką. No po prostu... To znowu pomachaj. Skąd ty wziąłeś ten sól? Jakby ci kiedyś zabrakło soli, to... A propos, czegoś mi brakuje. 500. To tak nawiasem mówiąc, nie? Trzymaj. O, czepaczko, to ja umiem. Słodka śmietanka 30%, Czepanie. Żeby było tłusto. A to jest mleko, czy to co to jest? Tak, to jest odrobina mleka, żeby aż tak tłusto nie było, ale generalnie ja wolę do lodów, tak jak kiedyś mamy i babcie robiły, żółtka ze śmietaną do zamrażalnika, pyk. I to były jedyne lody, jakie można było zjeść. Ta masa musi być tłuściutka, kostki lodu, zasypane i dobrze posolone. Wtedy temperatura jest dużo niższa. Trochę suchego lodu, ale możecie wstawić po prostu kawałek płyty granitowej bądź takiej metalowej do zamrażalnika na kilkanaście godzin, dzień wcześniej, albo w ogóle ją sobie trzymać i zawsze w takie lody się bawisz. Chcesz zobaczyć to z kartami? Ale coś takiego creepy? Upokorzy. Tak. Chcę. Ale coś takiego, że naprawdę Ale pomyśl... płyta nam się nagrzeje. Dobra, co zrobię, to szybko. Masz jakąś ulubioną kartę w talii? Król jest tylko jeden. A, no właśnie. Ale widzisz, chodzi o to, że jak ty byś powiedział króla, to ja mógłbym to przewidzieć, nie? No to... Zobaczcie, w sensie, że wszyscy faceci wybierają króla, więc pokażę piżonko. Wszystkie są różne. Ładne karty, prawda? Karol, chciałbym, dobrze, żebyś zrobił coś takiego. Powiedz stop, gdzie chcesz. Stop. Tutaj może być? Tak. Okej, okay, super, zobaczymy, co wybrałeś. Jestem wielokrotnie upokarzony kartami. Wybrałeś damę, tak. Serduszko, bardzo ładne. Patrz uważnie moje dłonie. Zniszczymy te bardzo ładne karty. Trzymaj. Patrz moje dłonie. I teraz ten rożek. Zniknie. Jak będziemy robić coś na kanale, to będziemy współpracować, a ja też współpracuję z widzami. Dobrze. I widzowie mi ostatnio skomentowali, że zrób tak, żeby kawałek karty zniknął i pojawił się w czymś bucie. Jak mi to zrobisz, to jesteś ostatni raz w tym programie. Prawy but zdjąć tak, żeby chłopaki mogli zobaczyć, bo to śmiało. Mogę ci. Wierzę w to. To jest zmowa. Ale jak? Jak mi do buta włożyłeś kartę? To jest magia. A teraz pokaż swoją magię. Moja córka zawsze mówiła, że Y potrafi zrobić śnieg. Patrz. O. Ale ładnie. Magik okrasa. O, magik o. Magik. Magia o. O, magik. No. Tak jak do ciebie wszyscy piszą różne komentarze, że zrób tak czy siak, że gdzieś urwij, schowaj, wyjmij. I chcieli, żebym ja spróbował. I obiecuję, że to robię rzeczywiście pierwszy raz. Nie robiłem tego absolutnie wcześniej, ale spróbujemy, dobra? Dobrze. O kurde, ale mocno. Nie, będą lody. Będą lody, czuję to. Tylko wiesz co, mam wrażenie... O, sztywno. Znaczy, to, że zamarzło, to jest pikuś, tylko mam wrażenie, że zamarzło za mocno, bo się pokruszą. Ale sprawdzimy. O, właśnie. Czyli mamy chipsy lodowe. No. Mamy coś, co nie przypomina klasycznie lodów. Coś, co możemy użyć jako element dekoracji. Oj! Ale zjej, bo jeszcze gwizdnia. Musimy zawalczyć o tę kremową konsystencję, czyli poczekać na płytę. To jak czekamy na płytę, to jeszcze jakaś sztuczka. Zobacz, to jest cytryna. To nie jest sztuczna, to pewnie sobie. No nie. Dobrze. No zrobię to, Karol, no. No.
Może jakieś pieniądze dla mnie. Są ostatnie dwie dychy, jakie mam. Albo na chleb, albo tobie. Możesz wybrać. Zrób zdjęcie numeru seryjnego. Dobra, mam. Zrobiłeś? Tak. Zapamiętaj, że to jest to, też jest w kamerze. Mam zdjęcie. Dobra, jest tak, ten sam numer. Jakbyś mógł podpalić zapalniczkę. Ciągnij rękę do przodu bardziej. Chodź, chodź. Chcesz w zęby? To tylko dwie dychy, nie warto. To były ostatnie ale dwie dychy. Spokojnie, one, nie ma czegoś takiego w przyrodzie, że coś znika i się nie pojawia z powrotem. Mam nadzieję. Celowałem w cytrynę. Wiesz, że są granice upokarzania ludzi? Połóż cytrynę, nawet na tym, możesz przekroić. Będzie mi odrobinę soku w cytryny. Podam. Jakbyś mógł, Karol, jak będziesz kroił, to tak ją delikatnie, delikatnie tak do połowy i tak dookoła jakby to. Delikatnie ją tak przekroić. Czy możesz ją najpierw zobaczyć, to prawda? Dziękuję. Delikatnie. Na poprzek? Tak, dokładnie tak. Bardzo delikatnie. Teraz zacznij obracać ją, żeby dokładnie było. O, dokładnie. To jest budowanie suspensu trochę. I ją tak, jak już skończysz, tak ją otwórz, no. Nie będzie żadnych lodów. Nie no, otwórz, poważnie. Tak, nie wolno tak robić. Mówiłem ci, jesteś młodszy. Ktoś cię musi nauczyć. Starszy cię nauczy. Nie, otwórz, poważnie, pokaż widzom też, żeby widzieli. Nie pytajcie. Nie próbujcie nawet dociekać. Ale... I ja muszę... bo naprawdę to jest... Żeby było jasne, ja naprawdę nie mam z tym nic wspólnego. Sprawdzimy. Pachnie jak moje. Proszę uprzejmie. AR 059 22 42. AR 059 2242. To teraz zrób sobie lody, jak jesteś taki mądry. Chcesz lizaka? No, lizaczek, trzeba patyczek. Wow, proszę. To najpierw... Tu i co, i tako? I połóż. A ja spróbuję zrobić owe lody, o których wspominaliśmy. Widzę od boku, że jest dobrze. Ten dla ciebie? Aha! Jest dobrze. Magia? Dawaj. Trochę miodu, truskaweczka. Bazylia. Nie, ale coś zrobiłem źle? O co chodzi? Wiesz co, brakuje ci teraz do prezentacji. Order uśmiechu. A jest dobrze? Jest spoko? Bardzo ładnie. Co, moi drodzy, przynajmniej wiecie, jak zrobić sobie lizaki, one wychodzą znacznie szybciej. Choć jak ktoś chce się pobawić w swoje smaki i udowodnić, że magia w kuchni pod tytułem bazylia z truskawką, ale śmietanką to jest dobra, to warto. Ale to jest warto, bo dlatego, że normalnie, żeby zrobić lody, to tam są jakieś dziwne mieszanki, a tutaj ty zrobiłeś wszystko bardzo szybko. To jeszcze dwie rzeczy nam zostały, bardzo ważne rzeczy, bo ja wiem, bo oglądam. No. Na pewno musimy zrobić sobie zdjęcie, ci nie odpuszczę. Znaczy ja myślę, że zdjęcie trzeba zrobić stosunkowo szybko, bo lody podają. Jest. Znowu, trzeba włączyć aparat. No nie. Jesteś? To ty? Dobra, no, jest zdjęcie. Powiem ci, że mamy wiralowy materiał, ewidentnie. Lądujesz na naszej ścianie. Obiecałem, że pokażę, o co chodzi z tym bananem. To jest igła i potrzeba do tego tylko i wyłącznie ostrej igły. Ale jak będziecie to robić, bądźcie ostrożni. Nabijasz tą igłą gdzieś, gdzie jest dziurka, ale to nie ma znaczenia, bo jeżeli nabijesz, ta dziurka się zrobi. Banan nie jest perfekcyjny, więc nikt nigdy tego nie zauważy. I robisz takie tako. I banan jest miękki w środku, no. Więc zrobi się przerwa. I następną. Ale to, że tak nim... Tak, na boki. I wtedy się rozcina. I teraz, jak otworzysz tego banana, to on będzie pokrojony. Chcecie? No. Mogę otworzyć? Pewnie. Okej. Okay. Jest, wiesz... Oczywiście można to zrobić dokładniej, tylko przy odrobinie wprawy są kawałki. To, czego nie powinniście robić, to...
odcinek. A można przegryźć barankiem, bo trochę ostro. Irek troszkę się podśmiał, bo rzeczywiście trzeba było popróbować, żeby takie tajskie lody w takiej formie wyszły w domu, ale jak się okazuje, mogą wyjść? Mogą. Mogą. Możecie robić sobie smaki, jakie chcecie, a przy okazji możecie się pobawić. Mam wrażenie, że challenge, choć nie od razu, to jednak zaliczony. Zaliczony, ja ci zaliczam. Pydyn, no. Zaliczony, taki dźwięk taki. No dobra, będziemy się żegnać. Dobrze, to się żegnajmy. Ja bym chciał, żebyście zasubskrybowali kanał i żebyście, co, polajkowali film i skomentowali i oglądajcie nasz odcinek u mnie na kanale. Aha, i pamiętajcie, że jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek inne super ciekawe pomysły, jak w domu zrobić sobie na przykład tajskie lody albo coś, co widzieliście na świecie, to piszcie, będziemy podejmowali wyzwanie. A teraz odejdę. Nie na zawsze, ale odejdę. Tak? To się naprawdę udało. Nie sądziłem. Dziękuję wam pięknie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że było odrobinę magicznie. I co? I oglądajcie kolejne odcinki, subskrybujcie kanał 3 razy w tygodniu, także warto. Do zobaczenia. Ty, bo jeszcze 2 dychy mi buchną. Gdzie on jest?